Siemanko wszystkim, ja jestem Kasia, a dzisiaj mamy kolejny dzień w Minecraft i dzisiaj, kochani, postanowiłam, że się wyprowadzam do zamku. Dlaczego? Już wam mówię, zobaczcie, jak wygląda mój dom. Zobaczcie, jak to wygląda, jest cały obudowany ziemią i zrobił to Wojtek, bo mu kazał palion, dlatego, no, widzicie, ten dom po prostu niedługo się rozpadnie. Pewnie będzie trzeba go naprawić kiedyś, ale dzisiaj postanowiłam, że nie będę nic naprawiać, nie będę nic tutaj kombinować, po prostu biorę swoje manatki i uciekam do zamku. Jak na księżniczkę przystało, czytałam wasze komentarze. Bardzo dużo komentarzy było właśnie za tym, żebym się przeprowadziła do zamku. Także to dzisiaj zrobimy i mam nadzieję, że wam się to podoba, bo mi się bardzo podoba ten pomysł. Jak na księżniczkę Wojanowicz przystało, zamek czeka otwarty. Także idziemy, będziemy tam wszystko urządzać, będziemy skrzyneczki przenosić, robić je porządki i tak dalej. Także zapraszam do oglądania, pamiętajcie, aby subskrybować kanał, żeby być na bieżąco z każdym takim filmem. No i zaczynamy. Myślę, że zabierzemy najpierw jakieś takie najpotrzebniejsze rzeczy, czyli te dwie skrzynki. One są na bank mega mi potrzebne i będą mi też bardzo, bardzo potrzebne, jak będziemy to wszystko przenosili, ponieważ, no wiecie, w nich mogę sobie pozabierać jakieś różne itemy i tutaj jeszcze całą skrzynkę mam pełną do jakby załadowania, także naprawdę mi się przydadzą te skrzynki, także bierzemy jakieś zwykłe skrzynie też. Wow, ej, zapomniałam, że coś tu jest, ale przypał, o nie. Dobra, trzeba zabrać skrzynki, czy coś tu jest, tu jest bruk. Ej, tu skrzynki są już normalnie zapchane. Dobra, szybko biorę te skrzynki, rozwalam, idę je zanieść do zamku i szybko wracam po te itemki, żeby one nie zdążyły mi tutaj zniknąć. Albo w sumie, jak one znikną, to będzie serio przypał. Chyba lepiej będzie zrobić po prostu, zacząć przenosić po malutku te itemy, bo inaczej to ja sobie tego nie wyobrażam. Dobra, weźmy, zróbmy tak, że jednak zostawmy jedną skrzynkę tutaj. Co ja zawsze, ej, nie wiem, to powinien być mem, że ja zawsze coś źle położę, no nie? To się po prostu mnie tak trzyma mocno. Dobra, zróbmy coś takiego, że jak najwięcej tych itemków tutaj zostawię, żeby tutaj nie znikły mi te itemki, które tak długo zbierałam, więc bierzemy te, hop. Hop, ile dam radę, ile dam radę. Dobra, dałam radę wszystko zabrać. I to, jeszcze mam miejsce w ekwipunku, także jeszcze coś bierzemy, zapchajmy tą skrzynię na maksa i idziemy to zanieść do naszego zamku. Po prostu będzie dzisiaj totalna przeprowadzka i ja się mega cieszę, ponieważ, no wiecie, zamek i tak dalej. I pierwszy raz będę w ogóle mieszkała gdzieś poza takim jakby centrum Wojanowic. Wiecie, jednak tam już jest piasek, prawie pustynia i tak dalej. Już praktycznie blisko wyjścia z Wojanowic. A wcześniej zawsze miałam tutaj gdzieś domek, albo właśnie tutaj na środku, albo tam na górze, tak długo mieszkałam i tak dalej, ale teraz czas na małe zmiany. Nie mówię, że to są zmiany na stałe. Zobaczymy, jak mi się będzie mieszkało też w tym zamku, więc z czasem się jakby to, wiecie, no się zobaczy po prostu, gdzie będzie mi się lepiej żyło. Ale na początek spróbujemy właśnie na jakiś pewien okres czasu sobie zamieszkać w tym zamku. No i zobaczymy, zobaczymy, jak będzie mi się tutaj żyło. Jeśli dobrze, no to zostanę tutaj, a jeśli źle, no to wrócę po prostu do mojego domu, wezmę go, odrestauruję, zrobimy coś na nowo tam, zobaczymy. Ale teraz nie ma co o tym myśleć. Dzisiaj myślimy o naszej kozackiej przeprowadzce. Także te szkulerkowe skrzynie sobie gdzieś tutaj postawimy, bo w nich są spoko itemki jakieś, więc one będą po prostu tutaj sobie stały. Aha, bo to są takie kozackie itemki, takie mega, mega kozackie. A to jest skrzynka na naszą choinkę w tym roku diamentową. Także, dobra, zostawmy sobie pierwsze jakieś itemki. Tu może być skrzynka z drewnem, bo czemu nie? I to jest na przykład z drewna, tutaj coś jeszcze mam z drewna? Chyba nie. Tutaj może być skrzynia w sumie z tymi jagodami, bo widzę, że tych jagód tu mam bardzo dużo, już gdzieś je zaczęłam zbierać widocznie. Tu może być na przykład skrzynia z ozdobami, czyli łóżko, czyli obrazy. No tutaj chyba więcej ozdób nie mam żadnych. Tutaj widzę, że mam jeszcze drewna trochę, także to drewno też tutaj zostawiamy. Zobaczymy też, ile będę miała jakiego drewna. Jeśli rzeczywiście tego drewna będę miała na tyle dużo, żeby go dzielić na przykład po skrzynkach kolorami, to to po prostu podzielimy. Czy ja coś tu jeszcze mam? Aha, i tu mam ten piaskowiec. I ogólnie jeszcze pomyślałam, że ten piaskowiec po prostu damy na ściany zamiast tego piasku. I to też może wyglądać fajnie, więc to zrobimy może na końcu, albo w któryś dzień po prostu. O nie, tam już coś, ten piasek spadł, a to chyba jest blisko gdzieś tam tyłu muru, więc mam nadzieję, że nic mi tutaj nie spadnie na głowę, żaden mur. Dobra, coś takiego. I myślę, żeby to wyglądało naprawdę fajnie z tym różowym, no i by nie było tego piasku, który mnie tak irytuje bardzo. Także po drodze będę sobie trochę wymieniała tego piasku i zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jeśli fajnie i będzie nam się naprawdę to podobało, no to ten piasek jednak chyba zniknie tutaj po całości. Bo serio, cokolwiek kopię, to mi wszystko leci na głowę, co jest na górze. I wiecie, no to jest bez sensu trochę.
trochę. Także piasek fajnie jakby sobie stąd zniknął. Jeszcze nie jestem do końca pewna, czy to będzie piaskowiec tutaj, ale póki co, no wydaje mi się, że tu pasuje. Póki co, no wiecie, z czasem możemy się to zmienić i tak dalej, ale póki co jest spoko. Dobra, więc kolejna skrzynka może być właśnie z piaskiem, z piaskowcem, z piaskiem i wszystko, co z tym związane. I widzicie, już pomalutku nam się porządkują te skrzynie, w końcu jakiś porządek i ład tutaj nastanie. Aha, i te itemki, które na przykład nie wiem, to powinnam sobie zrobić właśnie, o, taką skrzynię na przykład, w której, o, będzie na przykład ziemia, dobra, to tutaj już mam zastosowanie tej skrzyni. Nie, tą ziemię po prostu weźmy może gdzieś tutaj, obok piasku, dobra, może być tutaj. Trzeba będzie ogarnąć jeszcze takie jakby tabliczki, w których będzie można przyczepić, co tam dokładnie jest, żebym ja nie musiała co chwilę po każdej skrzyneczce szukać czegokolwiek szukam. A tutaj zostawimy całą resztę i po prostu później to będziemy rozdzielać na poszczególne. Niebieska terakota, w ogóle co ja mam za itemki tutaj? Mi się wydaje, że większość tych itemków to jest gdzieś od chłopaków z jakichś gier albo z czegoś takiego. Także w ogóle widzieliście na filmiku, jak przedłużaliśmy sobie z Wojtkiem nawzajem nosy, jak Palion miał dzień dziecka i kazał nam właśnie takie rzeczy robić, no po prostu hit. Jeszcze pada deszcz, masakra. Wiecie, czego mi będzie bardzo brakowało tam? Bo na przykład zamek nie ma basenu, a tutaj mam basen. Ale to, że się przeprowadzam tam, to nie znaczy, że ten domek nie jest automatycznie mój, bo cały czas jest mój, tylko po prostu wiecie, no będę tutaj rzadko bywać, wydaje mi się, że bardzo rzadko. Dobra, bierzemy tutaj wszystkie itemki, jakie mam. O, ile skrzyni! Kozacko, zaraz te skrzynie porozkładamy. Ej, to jest mega trudne w ogóle, żeby tyle rzeczy zabrać na raz. Mogłam te skrzynie zabrać, te wiecie, takie przenośne i tam pomieścić jak najwięcej rzeczy. Ale dobra, trochę sobie dzisiaj połazimy, trochę pospacerujemy, porozmawiamy razem, więc no, będzie ciekawie. I jeszcze pada deszcz, no masakra, no ta pogoda to po prostu wczoraj w ogóle u nas w normalnym jakby świecie była taka ogromna burza, dajcie znać, czy u was też była taka burza, ale serio, tak się błyskało, że ja po prostu w pewnym momencie aż się przestraszyłam. Dobrze, że akurat spędzałam czas z Wojtkiem, bo inaczej to jakbym była sama, to oj, oj, wiecie, ja jakoś bardzo się nie boję, ale te błyskawice były tak ogromne, po prostu w pewnym momencie było biało za oknem, a było już naprawdę późno wieczorem, więc masakra, dajcie znać, czy u was też takie coś się działo. Dobra, bierzemy takie skrzyneczki i teraz te skrzyneczki sobie, o, z powrotem tutaj dajemy. Niestety te pochodnie trzeba będzie, jakoś tak zrobić, żeby... Właśnie nie wiem, jak te pochodnie zrobić, żeby było dobrze, ale coś się wymyśli. Póki co kładźmy te skrzynie, a najwyżej później będziemy kombinować. Ej, dobrze, że mam tak dużo tych skrzyni. O, sztos! Wow, ej, to się naprawdę zaczyna robić tak kozackie, ja już czuję, jak tu wszystko będzie uporządkowane, wszystko posegregowane i tak dalej. Czy ja mam już gdzieś tu bruk? Chyba miałam bruk, nie? Chyba jeszcze nie miałam bruku? O nie, ale na bruk to będę pewnie musiała zająć sobie całą skrzyneczkę. Dobra, mamy drewno, więc pierwsze co, idziemy do drewna, czyli na sam koniec. To drewno chyba będę musiała przenieść gdzieś tam bliżej, bo drewno bardzo często potrzebuję do różnych rzeczy. Także pewnie będzie trzeba je przenieść gdzieś. Tu mamy jakieś akacjowe drewno, deski. Tu mamy jakieś dębowe, więc wszystko mam nadzieję, że tutaj będę mieściła. Tutaj mamy jakieś tabliczki, okej, te tabliczki możemy sobie dać na dół. I co tu jeszcze mamy? Zgniłe mięso. O, tu mamy nawet pustą mapę, wow, szkarłatny trzon. Ja nie mogę, mam to takie itemy, że ja nie wiedziałam chyba o takich istnieniu. O, tu mamy nawet netherrack. Ej, tego netherracku mogę mieć dosyć sporo, więc możemy zrobić na przykład z nim osobną skrzyneczkę. Zobaczymy, jak dużo go będzie, ale najwyżej jakoś to wykombinujemy. Okej, tu mamy żółwią głowę, dobra. Kolejną skrzynkę trzeba zrobić z kwiatkami, bo to po prostu jest niemożliwe, żebym ja nie miała swojej skrzynki z kwiatkami. No i oczywiście wydaje mi się, że miałam pełną skrzynię bambusa, także tego bambusa też dostaniemy w osobnej skrzyni. I co teraz? Żółwia głowę, skorupa. Dobra, zostawmy resztę itemków tutaj, będziemy je na bieżąco rozdzielać. Tu tyle tych pochodni mam, ja nie mogę. I po prostu zobaczymy, bo pewnie będzie jedna albo dwie skrzynki z takimi itemkami właśnie, które tak w sumie za często nie używam. Ej, czy jest burza tutaj, czy co? Wow, ale niebo! W ogóle ja mega podziwiam tą grę za to, że ma takie realistyczne właśnie wschody, zachody słońca i tak dalej. Zobaczcie, no czasami też jest takie niebo po burzy i po deszczu. Masakra! Wow, naprawdę wow, brawo! Za takie niebo to kozak. Także no. Idziemy po itemki, będziemy przenosili. Wiem, że to na pewno długo potrwa, także nie wiem, czy dzisiaj na całym odcinku będziemy tylko przenosili to, bo to na pewno, no wiecie, no możemy po prostu sobie zrobić jakiś przegląd skrzynek, co mamy właśnie w skrzynkach. Ale właśnie widzę, że tu jest taka skrzynka typowo z itemami, których ja w sumie normalnie
nie używam za dużo. Dobra, bierzemy tutaj te skrzynie od razu też. Będzie od razu, ej, tu się zrobi tak pusto. Tu mamy nożyce, czyli trzeba będzie zrobić też jakąś skrzynię właśnie z żelazem. Gładki blok kwarcu, a ostatnio tyle szukam. Ja wam mówiłam, że na bank coś takiego znajdę. O, szkularkowa skrzynia. Ja nie wiem, czy ja to dobrze wypowiadam, ale okej. Czy ona jest pusta? Ona jest pusta, ależ to przeniesiemy o wiele więcej itemków. Dobra, kozak, bierzemy wszystko, wkładamy co tu się da. Hop, hop, hop. Jeszcze coś zmieścimy, dobra, jeszcze coś zmieścimy. Bierzemy, bierzemy. Ile się da, to tutaj zostawimy. Dobra, bierzemy tą skrzynię. Hop. Ale burza. Ja nie mogę, słyszycie to? Chyba to słyszycie, mam nadzieję. Ale masakra, dobra. Bierzemy tutaj to, aha, tutaj coś jest niby. No dobra, ale nie ma tutaj dużo itemków. Także coś jeszcze zabierzemy, tutaj totem nieśmiertelności. Ej, fajny przegląd. Można sobie robić skrzyneczki właśnie poprzez coś takiego, poprzez takie przeprowadzki i tak dalej. A nie da się, myślałam, że da się włożyć jedną skrzynię w drugą, szkoda. Szkoda, dobra, i robimy właśnie sobie taki przegląd, co mam w skrzynkach, co może mi się przydać, co w sumie tak za bardzo mi się nie przyda. Okej, tu mi się w sumie wszystko przydaje. Ale te skrzynie, to jest taki kozak. One mi się tak przydadzą właśnie przy tej prowadce. Dobrze, że one są właśnie dwie puste, ponieważ tamte akurat właśnie miały taki minus, że były pełne i nie chciałam ich jakby opróżniać, żeby no żeby po prostu później się nie pogubić, które diaksy były na co, do czego i tak dalej. Okej, dobra, praktycznie dwie skrzynki opróżniliśmy totalnie do zera przez te skrzynie właśnie. Także lecimy teraz te itemki znowu poukładać, tak żeby było, wiecie, wszystko czysto i pięknie. Tu znowu deszcz, w ogóle ej, tutaj nie pada deszcz, a tam pada. Ale dziwne. Widzicie, to jest chyba znak, że właśnie bardzo dobrze, że się przeprowadzam do zamku, bo chociaż tu nie pada. Jedyne co, no to tam miałam fajny basen właśnie i w ogóle, ale coś wykombinujemy tu najwyżej. Najwyżej zrobimy jakiś potajemny basen u mnie w zamku, może to będzie fajne, zobaczymy. Okej, trzeba postawić tu na pewno te skrzynie. No i pomalutku trzeba będzie zacząć to jakoś segregować. Także wydaje mi się, że tutaj sobie zrobimy może na dole taką skrzynię, właśnie z takimi różnymi narzędziami, z takimi właśnie łukami i tego typu rzeczami, których ja na co dzień tak za bardzo nie używam, ale jednak z tego co widzę, mam tego naprawdę dużo. Także nawet te nożyce wydaje mi się, że możemy tam dać. Wszystkie kilofy, wszystko co po prostu mam, a na co dzień tak za bardzo nie potrzebuję, to właśnie będzie w tym miejscu. Okej, tu mamy dwie skrzynie, te dwie skrzynie od razu dajemy do góry, hop, hop. Wszystkie skrzynie będziemy zaraz rozkładali. Tu mamy jakieś słoneczniki. Słoneczniki zaraz dajemy do kwiatków. Tu mamy jakieś nasiona. Nasiona będą miały osobną skrzynkę też, bo tych nasion też wydaje mi się, że mam sporo. Bambus, widzicie? Kolejny bambus, czyli dobrze, że zrobiłam osobną skrzynkę dla bambusa. Na pewno zrobimy osobną skrzynkę na ziemniaki i tak dalej. Tu są kwiatki gdzieś. Dobra, tu są kwiatki. Czyli na przykład tutaj może być bambus i tu jest bambus. A tutaj sobie zrobimy ziemniaki, niech będą ziemniaki. Dobra, tu mamy bambus, tu mamy kwiatuszki. Te kwiatuszki trzeba będzie jakoś, jak wiecie, ładnie poukładać później. No ej, mega, zaczyna się robić taki porządek. Ja wiem, że w tych skrzynkach póki co jest, jak wiecie, bardzo mało itemków. Ale ja przyniosłam dopiero dwie skrzynki, a już ile skrzynek mamy, jakby wiecie, zarezerwowanych na coś. Także, no wydaje mi się, że będzie tutaj mocno, mocno ścisk z tymi skrzynkami. Okej, tu mamy znowu ziemniaki, dobrze, że zrobiłam osobną skrzynkę na, te ziemniaki, bo widzę, że naprawdę mam ich sporo. A jeszcze tam w pomieszczeniu, gdzie miałam piecyki i tak dalej, też jest multum ziemniaków, także to wszystko trzeba będzie poprzenosić. Ale damy radę, tutaj damy jakieś nasiona może. O, właśnie tego typu rzeczy jak marchewka. No takie, które po prostu na, no też na co dzień, ja nie wiem, marchewek tutaj w Minecrafcie. Więc po prostu aż tyle ich nie potrzebuję. Tutaj mam jakieś spaczone korzenie. Też je zostawimy tutaj, jakieś pióra, nie wiem czy tutaj, ale może być w sumie. Albo nie, pióra damy tam gdzie książki, wydaje mi się, tam gdzie książki będzie spoko. Także jeszcze co tu bym mogła zabrać? O, tu mamy jakieś pustą skrzyneczkę, także tu będą książki, tu będą pióra, tu będzie ta mapa, którą właśnie ostatnio nie wiedziałam gdzie przydzielić. Gdzie tą mapę zostawiłam? O, tu mamy pustą mapę, tu mamy jakąś mapę po prostu. Także fajnie, fajnie, będziemy mieli też takie osobne. O, tutaj mamy jakiś stół do zaklinania, więc to wszystko będzie właśnie w tamtym miejscu. O, tutaj mamy jakiś diamentowy kilof, także ja go aktualnie nie używam, a pewnie będę używała albo będę potrzebowała, także będę wiedziała gdzie od razu szukać. Tu będzie jakaś bryłka złota, tu mamy jakieś magiczne rzeczy typu potki i tak dalej, szklane butelki do potek, to też sobie są. Ile ja mam kwarcu?
Zobaczcie, ile mam kwarcu. Czernit, o, tu mamy słodkie jagody już były. Okej. Ale mega się cieszę, bo to fajnie właśnie sobie zrobić taki przegląd skrzyneczek, co się ma, co się potrzebuje, co będzie właśnie trzeba będzie pozbierać jeszcze, co tu jeszcze, aha, co ja miałam odłożyć? O, tu jest na przykład łódka z drewna, to od razu też możemy odłożyć. Tu miałam te jakieś magiczne rzeczy, gdzie ja je miałam? Właśnie dlatego trzeba to wszystko poukładać, bo masakra, ja się tutaj nie znajdę. Dobra, tu miałam, więc tu sobie zostawię ten stół, tu wezmę sobie, zostawię tą mapę, wszystkie książki, które mam i tak dalej. Myślę, że to będzie ich idealne miejsce. I gdzie tu miałam jagody? Na jagody też miałam osobną skrzyneczkę, także no trzeba będzie to wszystko pooznaczać, bo póki co się w tym strasznie gubię, ale to nie jest problem, wszystko da się zrobić w swoim czasie. No myślę, że teraz te itemki trzeba będzie jakoś fajnie porozkładać, wszystko tutaj pourządzać, więc wszystko będziemy robili z czasem. Myślę, że jeszcze możemy się teraz zająć tym piaskiem, bo ten piasek mnie strasznie irytuje tutaj. Naprawdę, no ja nie wiem czemu, ale piasek ładnie wygląda, bo jest jasny, taki beżowy i tak dalej, ale strasznie ciężko się z nim żyje. Bardzo ciężko się z nim żyje, ok? Co tutaj mamy? Tu już się skończył piasek, ok, tu też jest piasek. Ponieważ cokolwiek się dzieje, to on się zapada i tak dalej, więc no nie podoba mi się to, nie podoba mi się to. Zniszczymy piasek, uzupełnimy go tym piaskowcem i będzie kozacko. Może to nie będzie wyglądało jeszcze idealnie, ale ja z czasem jeszcze coś wymyślę, pokombinuję i tak dalej i coś kozackiego wymyślimy, żeby to fajnie wyglądało i też, o, mamy tutaj piaskowiec. Bierzemy piaskowiec, od razu uzupełniamy, żeby to fajnie wyglądało i żeby to było też użyteczne, bo naprawdę z piaskiem to nie da się żyć, nie da się żyć normalnie. Uzupełniamy ile się da i gitarka, resztę będę uzupełniać, jak będę właśnie znajdowała w tych skrzynkach i tak dalej, ale naprawdę, no wydaje mi się, że zrobiliśmy kawał dobrej roboty i się bardzo cieszę, że tutaj się przeprowadzam, ponieważ będzie pewnie ciekawie, w końcu w zamku coś innego, totalnie jeszcze w zamku nie mieszkałam, także dajcie znać w komentarzu, jak wam się podobał dzisiaj odcinek, co o tym sądzicie. Ja oczywiście czytam wszystkie komentarze, także zawsze patrzę, co właśnie sądzicie na temat tego, co tutaj robię, co tutaj buduję i w ogóle bardzo mnie to cieszy. Coraz więcej zamków mi wysyłacie, jak je budujecie u siebie na wioskach, także jest mi mega miło, że właśnie coś tam się trochę inspirujecie i też robicie podobne rzeczy. Także do zobaczenia już w następnym filmiku, wpadajcie na mojego Instagrama oraz na mój drugi kanał. Trzymajcie się, buziaki dla was, pa pa!